I hej, hej, witam serdecznie wszystkich na Minecrafcie. Tak, jest ze mną WB, który udaje, co to było? Obserwera. Tak, udaje obserwera. Co się zmieniło? W sumie nic. W sumie nic się nie zmieniło. Było jak było, nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że WB podobno pozyskałeś jakieś fajne gadzinki. Co tam pozyskałeś? Pokaż mi. No, kilka gadzin zdobyłem. Pokaż. Pochwal się. Są w piwnicy. Nie w jaskini, tylko w piwnicy. Aha, no. Ło, co to jest? No i... No, kolejny ten system... Kurczę, ja już nie ogarniam. Niedługo to ja nie poznam w ogóle tego serwera, co się dzieje. Jedyne, co tu ostatnio robiłem, to kilku osadników. O. Okej, okay. Pozamykałeś w klatkach. Co? Było ich trochę więcej. No właśnie, nie wiem. Maćkowaty, tylko wiesz, u mnie komunikat komunikatem, ale u mnie trzeba siedzieć na Discordzie i tam obserwować. Bo prosta zasada jest taka. Ja live zaczynam poniedziałek, środa, piątek, 21. Jeżeli coś się dzieje, że na przykład live'a nie ma, to jest na Discordzie. Jeżeli coś się dzieje, że zmiana live'a, albo na przykład live jest częściej, to też na Discordzie. Wbij na Discorda, obserwuj Discorda na Discordzie, w strefie, tam wszystko jest opisane. Wszystko wiadomo. Dlatego ja YouTube'owi nie ufam, Twitch'owi nie ufam pod względem komunikatów. Skupiajcie się na Discordzie, na Facebooku, na Twitterze. To jest podstawowe źródła, gdzie mnie szukać informacji, kiedy live, kiedy odcinki. Tam zbiera się zbiera cała śmietanka, elita. Tam jest elita tego serwera, z którymi mam przyjemność współpracować. Więc pamiętajcie, tam szukajcie informacji, gdzie szukać. Discord, Staniu Game. Twitter, Staniu Game. Facebook, Staniu Game. I zdonazizując, po prostu Staniu Game. Dobra, bierzemy. Jezu, znowu z tą tarczą. No. Czyli co, mamy tak. No. Inżyniera, outfitter. Jakieś takie rar coś tam. Skiny sprzedaje. To jest do Fortnite'a? Nie, ale to jest najlepszy, to jest dowcip wszechczasów. Sprzedawanie skinów do Fortnite'a za tak grubą kasę, jak tam trzepią, to po prostu... Że ludzie to kupują. No. Okej. Okay. Maszhist, maszynista. Maszynista, tak. Okay. I na niego najdłużej czekałem ze wszystkich villagerów. Tak? Mówiłem, że ci nie daruję. Mówiłem, że ci daruję. Będziesz ginął, śmierć za śmiercią cię będzie, panie. Ze względu, że jestem dzisiaj czołny krwi. Dobra, a tak serio, powiedz mi, jak stoimy z czarne głowy? A nie, Endermany, Jezu, mi się dwoi. No, tak. Dobra, powiedz mi, jak stoimy? W ogóle, jak mam, właściwie to jak ja stoję, jak mogę wyekspić moją Demonic Battle Sign? W sumie to sam nie wiem. Chyba tylko broniąc się. No, chyba tak. A to jest takie... na psa urok, bym powiedział. Dobra, powiedz mi, czy coś więcej tu zrobiłeś? Znowu jakieś systemy, które nie zrobiłem? Nie widziałem? Nie, w sumie za dużo to nie robiłem. Okej. To teraz mam do ciebie ogromną prośbę. Z tego względu, że pobudowałeś fajne systemy, bardzo genialne, wręcz rewelacyjne, mam do ciebie prośbę. Powiedz mi, czy ty zrobisz stodołę na te jajcarskie sprawy, czy ja? Czy w ogóle darujemy to i nie ruszamy tego moda? To tak sam się zastanawiam nad nim cały czas. Bo w tym momencie teraz tak, porozwijałeś wszystko, minery, voidowe i tym podobne. Się zastanawiam. Kurczę, fajne są kurczaki. No. Ale w sumie... Ja nie jestem artystą, ja nie jestem budowlańcem. Minecraft wiadomo, polega na budowie. Ale... No. Ja się zastanawiam naprawdę ogromnie nad tym, czy budować stołę. Dobra, w każdym razie nie wiem. Ja staram się budować estetycznie. Staram się budować estetycznie. Naprawdę staram się budować estetycznie. Ale co to jest? Taki rzadki miecz. A. No to chodź na miecze, cwaniaku. No chodź, bij.
Abi. Dowcip dnia, dziękuję ci, wiedziałem, że to zrobisz. Że się skusisz. To było genialne, po prostu. A żeby nie było, to ty uderzyłeś mnie, więc jeżeli ty uderzyłeś mnie, to wiesz, jak się to skończy. Tak, wiem. Henor musi naprawić te łóżka. Jakby to powiedzieć. Demonic Battle Sign, który ma... Ile to ma? 17 na ataku. I do tego jeszcze ma spajki. Jest boski. Proszę też przez twój miecz. Tak więc nic cię nie uchroni przed moim złością, jak tylko mam miecz w ręku i ty mnie atakujesz. Może jeszcze się zmienisz z safe modem. Zobaczymy jak wbije, to zobaczymy co się stanie. Nic safe modzie, nic, wszystko w porządku. Czekamy na ciebie, aż wbijesz na serwer. Dobra, czyli tak, skurczaki, czyli wracając do tematu kurczaków. Ty jesteś głównym budowlańcem, więc od ciebie zależy, czy rozwijamy kurczaki, czy zbudujemy im ładną studołę. Studoły mniej więcej wymiary tu są, czy może po prostu coś trzeba dzisiaj na live zrobić. I tak... Nie zabiłem WB, tylko WB sam się zabił. Tak, precyzując. Tak. Pokaż mi te zwoje, bo mówisz, że zwoje namierzyłeś, tak? Tak, znalazłem coś. Pokaż te zwoje. Tu zejście, jeju. Tutaj. W ostatnim folderze, tutaj, w tym stole. Jakaś różnica w wydajności, no... Panie, powiedz mi to WB, jak tam nasze TPS-y? Obecnie to stabilnie, 20. 20, czyli... Aha, bo tak, bo save moda nie ma, więc jest 20. Bo jakby save mod wbił, to pewnie byłoby z 5. To znaczy... Serwer został zmieniony. No. No i jest lepszy dysk, szybszy RAM. Okej, okay, mamy invadersów, powrócili, trzeba upolować bydlaków. Bo to są zło i zło niedobre. Ja lecę w pierwszej kolejności, gdzie myślę, czyli... Teraz ogólnie chodzą po trzech, jakby co. Aha, po trzech. O tak, bo dałem upgrade tego, village, tego, wioski. Dlatego. Gdzie te bydlaki będą? Tu są. Gdzie? Gdzie? Ja muszę, zostaw mi ich. Gdzie oni są? Przy farmie drewno. A. Zobaczę, jak na nich na to zadziała. Tutaj idą pod jaskini. Przez... Zabiłeś ich? Jeden się zastrzelił. Aha, zobaczył nas i stwierdził, nie, pierniczę taką robotę, tak? Strzelił we mnie po prostu. No, uderz. Uderz. No chodź. A jaki taki kijowy ten gościu. Ej, ty diable. Idź spać. Tu idzie kolejny. Gdzie? Naokoło. Gościu. Gościu. Gościu, gdzie jesteś? No jaki? Nie. Więc różnica wydajności będzie wtedy, jak zobaczymy... A, tu jest. Jak zobaczymy ciebie w akcji, jak będziesz na serwerze, to wtedy ci powiemy, czy jest różnica wydajności. Wbij na serwer, no, to się przekonamy. Jeszcze jedną rzecz mogę pokazać w sumie. Tak, no. Tak przypomnę. Gdzie ty jesteś? Zrobiłem bramę główną, która się zamyka w nocy. Która, gdzie? A, główną? Główna. Główna. Tak. Tylko wiesz, że oni tak się przez wodę przejdą teraz. Jeszcze. Nie. No. Tak. Na co jest aktywowana? To wiesz co? Nie chcę nic ci mówić. O, mam diamentowy miecz! To są już bydlaki, jak z diamentowym mieczem. Te. Trzeba się zmierzyć z bydlakami. Tutaj jestem, chodź na chacie. Na ekspie sobie. Na ekspie sobie. Pod drzewem stoi. Gdzie pod drzewem? No tam. O, zmierzę się. Idzie na mnie. Gincie przekręci. Patrzcie, jaka rzeźnia. A, no. Ktoś jeszcze? Jeszcze mi mało, dawać ich. Chcę wyekspić sobie po prostu ten battle sign. Ze względu, że mam leash life, czyli kradzież życia, to po prostu jest rzeźnia. O, miecho.
Ja tak się mogę całą noc. Ja tak całą noc mogę. Bydlaki, ja wam dam. Ja wam dam. O, pierdołka. Pierdołek strzelał do niego. Patrz, biją się między sobą. Jakie kretyństwo. Jakie kretyństwo. O, safe mode. O, safe mode. Dobra, to teraz TPS-y sprawdź. No 20. Uuu. Szacun. Okej. Wkurzają mnie. Aha, armorki mi się podniosło, super. Cieszy mnie to. No. Haczyk! A, mnie creeper na dwa ciosy, o masakra, serio? Myślałem, że będzie lepiej. A, battle sign się mi popsuł, a ja się zastanawiałem, dlaczego obrażenia zacząłem przyjmować. Ha! Ha! Battle sign, kurczę. Gdzie jest ten? Gdzie jest mój... Gdzie jest ten jest. To jest się nazywa... Battle Sun się nazywa... Demonic. Demon. Nie mamy demonika tutaj? Hej. O, siema. No. Dawaj, no chodź. Nie? Tak trochę załatwiłem nam tarczę w wejściu. Dobra, serio, a najpierw to muszę sobie naprawić tarczę, dopiero może ja się z tobą mierzyć, mój drogi. Bo to jest takie, wiesz, nierówne. Ale tak, już nie zabijasz mnie na shota, to już jestem szczęśliwy. Okej, demonika potrzebuję, czyli golda potrzebuję, gold. Nie. Więc szczerze. Co, nie może wejść? Nie. No cóż. No. Życie. A nie wejdzie przez dach? Tak. Okej, 34. Demonika. A, gościu. Aaaa! Chodo! Idę tutaj przerabiać. Potrzebuję tarczy, a nie. Się będę bawił z nim. No serio. Demonik. Ja się tutaj produkuję. Proszę mnie teraz nie atakować. To jest nie fair. Ja nawet nie mam obrony w tym momencie. Ja sobie praszam. Ja sobie praszam. No. Ja to produkuję. Coś ci pokazuję, tylko nie wiem co. Dobra, ogólnie jest dobrze. To było dobre. Lol. Teraz dzisiejszy live, nie, już mi się humor poprawił. Dobra, dziękuję panowie za poprawienie. Dobrze jest. To jest, żyję tylko stałem. Okej, czy ja mam tutaj... O, są kity. To co ja się będę... Trzeba sobie naprawić. Okej, demonik naprawiony. Od razu sobie wezmę kity. Aha, jeszcze żarcie. Żarło. Save mode! Trafiłem. Gdzie jest? Bo ja go nie na... A na mapce, teraz widzę. Ech, latacie, chowacie, zamiast po glebie łazić to cudujecie. Co dojecie, panie? Strasznie cudujecie. Gdzie wy jesteście? Tam jest wo... serio? Muszę do góry. Tam poleciałeś za nim aż? Nie, ja od niego uciekam. Aha. To niby gdzie on jest tutaj.
A nie widzę go, oszusta. Bo ty... ma niewidzialność. Ty. Tylko skrzydełka. Czy mi się wydaje, czy tu są jakieś świetliki? A tego on używa niewidzialności, to co to za przyjemność? Takie fe. Panie. Panie. Wstydziłbyś się. Niewidzialnością, w ogóle nie chcesz się zmierzyć. Próbowałem tak ustawić tą tarczę, pole siłowe tutaj. A to jest to? Nie przepuszczało strzał, ale... Ta Ancient Tomb? Nie. To jest? Czy to co jest? Nie. Seraphtulus niewidzialna ta tarcza. Pole siłowe. To ciekawe. Czekaj, muszę nadreperować żarcia. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Spyta się jak UHC. Właśnie, pytałem się sobie od ciebie, jak tam po UHC się czujesz. Ty musiałeś. Ahahaha. Cóż. Ale zastanawiam się, czy tu podlecieć. To właśnie to jest to. Widzę bydlaka. O, teraz mu nie daruję. Co, w nietoperza się zamienił? On wygląda tu jak nietoperz, serio. Tylko się skrzydełka widać, bydlaku. Zapomniałeś o skrzydełkach. Ty nietoperku, ty. Haczyk, haczyk. A cię tutaj. No, to było na tyle, mój drogi. Ten, SafeMod, jeśli słyszysz, to proszę o zrobienie jakiejś porządnej elektrowni, a nie te wiatraki w niebie. Tak, te wiatraki w niebie są takie afe. Nie też, że głośne, też te brzydkie. Takie afe bym powiedział nawet. Dobra. A idź ty ode mnie, idź, akysz. No. A go tutaj zaraz. No jaki... Będzie mnie tutaj polował na mnie, patrz. Ale mu tutaj podpalę wioskę. Aaaa, zemsta. Zemsta będzie słodka. Czekaj, gdzie mamy lawę? Lawa musi być. Ale jak z budową? Ja ci lawę wyleję. Z jaką budową? Ja ci lawę wyleję wokół domu. Panie, wiesz co myślę o tym, co chcesz zrobić? No. No, popatrzcie na mnie. No. No, to jest moja mina. To dobre, dobra. Jestem ciekaw, jak zaatakowałbym golema. Golem mi... podnieść prawym przyciskiem myszy po prostu. I tak, tu są pozostałości z jednego z golemów, który został zabity. Nie przeze mnie. Na pewno nie przeze mnie. Tak. Przez szkieleta. Okej, gdzie on jest? Nie widzę go. Ale je, jadka dzisiaj. O je, dobry początek dnia, naprawdę. Jest, wiecie co najgorsze w tym wszystkim? Ja później się nie mogę wystartować. Jest. Naprawdę.
Dobrze, czyli co? Efektywność na pewno tutaj, jeżeli chodzi o obciążenie, tego nie widzimy. Nieodczuwalne. Widać. Tak? To znaczy, jeśli chodzi o obciążenie, no to jest o wiele mniej. I czy mi się wydaje, czy ktoś usunął balon z Immersiva? Co? No, same modzie! Do latarni. Dobra. Koniec zabawy, bierzemy się teraz za konkretne rzeczy, bo już tak, pobawiliśmy się, fajnie było. Ja czekam, aż Save Mode w końcu ogarnie jakąś arenę, żebyśmy mogli się naprawdę tam naparzać. Naprawdę tego nam potrzeba, bo jak widzicie, aż się prosi o dobrą naparzankę. Bardzo dobrą naparzankę, zwłaszcza, że byłem żony krwi i krew została zaspokojona. Uff. Dobrze. Jestem w pełni usatysfakcjonowany po tym, jak mnie Stonehair potraktował. Teraz mogę w pełni już ogarnąć Overworlda. Mówicie, że Between Lands jest problematyczne, bo nie jest tylko w Overworldzie można zdobyć te struktury, tak? Tego co słyszałem, tak. Więc safe modzie, mam do ciebie małą prośbę, nie wiem czy mnie słyszysz, czy mnie nie słyszysz, jakbyś mi taki ten kluczyk wygenerował do Betweena, to będę bardzo szczęśliwy. Później się podzielę, żeby nie było, oddam ci ten klucz, bo ja tylko będę potrzebował na uruchomienie portalu, nic więcej. Ja chcę się dostać do tamtego świata i tam sobie poegzystować. Jej, plus ile to śmierci? Plus 3 śmierci. O, ten trenuje, patrz, trenuje nasz tutaj wojownik, żeby nie być gorszym. A jak tam w ogóle jego budowa idzie tego poziomu? No jeszcze troszkę widzę. Tak, Bitum, jak goń się, przepraszam cię bardzo, częściej ty mnie zabijasz niż ja ciebie. Żeby nie było, udowodnię to. Zaraz to zweryfikuję, gdzie to jest ta opis? A to znajdę. Nie to. A, tutaj admin panel? Nie. Gdzie to było? My team. Member settings. Też nie. Enemies. Co? A, mogę zaznaczyć enemies. Czemu masz utknąć? Nie utkniesz nigdzie. Settings. Nie, nie mam nigdzie takiego właśnie listy tej, która była. Trash can. A nie, leaderboards. Number of dead. 66. Dlaczego? Bo save mod, save mod, save mod, save mod. Save mod mnie tłucze. Więc... Zobacz sobie na czas rozgrywki. Leaderboards. Time played. Save mod. A, przepraszam. Ja go gonię. Choć daleko mi do tego. jest dobrze ogólnie. Kenar? 5 godzin grał? Wszystkiego? No chyba tak. I ma tylko jedną tą wioskę zaznaczoną. WB. Wojowski, czyli tak naprawdę jestem drugi. Nie, nie jest źle. Oceniam, że nie jest źle. Ja tam powoli Co? Powoli wojwoja doganiam. Tak, tak? Tak. Radar. Ja nie wiem, czy wrócę do fajnego miasta. To jest wszystko... kwestia tego, czy w ogóle się dostanę do Betweenu. Wszystko zależy w tym momencie od safe moda. U niego leży ta siła. Siła, moc, możliwość przyniesienia, nadania nam tego klucza. Dobra. A póki co jeszcze skoczymy do tego biomu bagnistego. Pokaż mi te zwoje. Gdzie one są? Mówisz gdzieś tutaj? Ostatnie dwie kartki? Nie. Sponty Explorer Mega. Nie, to jest to. Bóg. Swampland biom i. Nie, to jest Swampland. Co nie jest to? Chwila, bo gdzieś tam folder i nie pamiętam gdzie. Okej, czy ja mogę jakoś spalić te śmierci? Ja tego nie chcę. O, o wilku mowa. Wojowski. O wilku mowa.
dziwne. Okay, a, tu... no tak, tu go dam. Poczekaj, spalę. Śmierci, dead kompasy. I ogólnie śmieciory spalam. Staniu. Fire protection, nie. Poczekaj, spalę śmieci. Zombie head mi niepotrzebne. Powiedz mi, czy mamy jakąś maszynkę do skór? Maszynkę do skóry nie, ale możemy zamieniać rodząc flash na skórę. Tak, ale to jest immersive. Nie. Jak nie? No nie. Przez action edition. Poczekaj, teraz sobie zweryfikuję. Przez immersive też można. I zobacz sobie te papierki, które są w tym folderze. Leather możemy zdobyć z... Roast chicken. Mogę zdobywać przez suszenie jedzenia. Redstone furnace, Sav mill. Industrial squeezer. Przepraszam się bardzo. Już mam stack skóry. A to... Przez samego Actually Edition. Zapomniałem, że ty porobiłeś nam te rzeczy, że... W sumie ja się zastanawiam, po co ja teraz wchodzę na tego Minecrafta, skoro już wszystko mamy. Aaaa! Taki psikus. Dobra, wywalam te rzeczy. Linking book mam. Czy co? W tym folderze mówisz, że to jest, tak? Tak. No Seas, Swampland Biom i Patch Island Biom. To jest wszystkie trzy mam użyć? To znaczy, wiesz jak to u mnie wygląda? Z tymi Swamplands? No. Na jednym pisze Swamplands, a na drugim Swampland. Aha. No Seas. No, to przynajmniej dwa się zgadzają. A No Seas to co to jest? No, nie brak ma... Brak murzy. A. Brak murzy. I Patchy Island Biom, to chyba nie. Dobra. Nie. Wrzucam kartkę. Aha, jeszcze linking. Kartka, wracaj. Moja kartka. Oddawać kartkę. Jeszcze linking. Czyli paper. Czyli tusz, ink bym poprosił. Ink. Uuu. Okej, okay, ogarnięte. Nie, Between jest fajny, bo tam jest fajna alchemia. Ta alchemia z Betweena naprawdę mi się bardzo podoba. Mówcie co chcecie, ale alchemia w Between jest mega fajna. Yeah. Co się czepiasz? Bagna. To co, idziesz ze mną odwiedzić te bagna? Chwila. Już gotowy? A powiedz mi właśnie z Mistcrafta, ile tych kartek mamy? Czy jest opisane? Mist... No nie. Dobra, nie było pytania? Jest ich jeszcze trochę i więcej. Więc ogólnie ciężko. Ciężko stwierdzić. Myślałem o zrobienie biblioteczki na te wszystkie kartki, ale chyba jednak zrezygnuję. A to gdzie się robiło tak, że składało się różne rzeczy? Chyba w takich elektrycznych, coś mi się wydaje. Dobra, idem do bagien, zobaczymy czy mnie wywali. Raz się żyje. Laga czuć. Raz się żyje, słuchajcie. Tylko uważaj... Na co? Na co mam uważać? O, od razu mamy ołtarz koło nas jest. Jest noc. Tyle wiem. Staniusz bagien. Haha, dobre zetku. O, i mamy twierdzę. To jest fajne. Co to jest? Zabudulec. Polished granite. I mamy twierdzę. I na takiej twierdzy można by zrobić to, co chciałeś. Czyli tylko pytanie, czy w takiej twierdzy respi się... tu jest Blaze? Tak, Blaze. Ale Blaze się nie respią, z tego co widzę. Jak to możliwe? Tylko pytanie, czy
O, jakie fajne! Jakie fajne to wszystko tutaj. No ale niby są bagna, ale bagi nie widzę. Ale widzę mnóstwo innych rzeczy. Czarne szkielety chyba się tutaj nie będą respić. Takie mam wrażenie. I co, to niby są te bagna? Jakieś marne te bagna. Manelium. Mineshafts. O, to jest fajne. Page Villagers. To akurat było. I nie mam pojęcia sobie w mozie, dlaczego nie masz dostępu do mojej kolonii. To jest dobre pytanie. Kiek. O, teraz się odezwałeś. Pytam cię, a ty co? Nie mam biomu, to jest jakieś zimowe coś tam, co się wygenerowało. Nijakiego zimowego biomu bagnistego nie ma. Tu jest zima, panie. Zima z pełnego buta. Więc szczerze powiem, nuda. Zawiało nudą. Wracam do domu. Home. I w tym momencie, home dom. Ja nie wiem dlaczego ty nie masz dostępu do mojej osady. Co ja jestem, wróżka? Dodałem cię, miałeś dostęp pełen, aż nadto. Nie mam pojęcia. A sobie sprawdzę przy okazji. Co się stało? Ech. Swoją drogą, do twojej osady też nie, ostatnio nie miałem dostępu. Nie wiem, jakim cudem coś się stało. To są opcje. Jak? Save mode friendly. No jak? Nie. Officer? Nie. No teraz spróbuj. Wsiakrew. Wymyślają. Dobra. Wiecie co? W tym miejscu się tak naprawdę zatrzymamy.